Czcigodny księże prałacie, trudne były twe początki w seminarium, gdy do kapłaństwa przygotowywałeś się, bo do ludowego wojska polskiego w brzeg, do jednostki kleryckiej powołano cię. Tu, nad Odrą, chcieli zniszczyć twoją wiarę, byś zrezygnował z kapłańskiego powołania. Tu marksistowska ideologia była górą, lecz na nic były ich fizyczne i psychiczne znęcania. Bo ty miałeś tyle siły i wiary w sobie, że przez modlitwę innym pokazałeś, jak z Chrystusem pokonuje się życia trudy, a swą postawą wiarę w serca kolejnych brałeś. Po 6 trudnych latach seminarium zostałeś wyświęcony na kapłana, gdy ukończyłeś studia filozoficzno-teologiczne, by iść drogą wskazaną przez Pana. Zawitałeś do Tropia jako młody wikariusz. Tu posługę kapłańską przez 3 lata pełniłeś, a potem w Tarnowie przez 9 lat parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa służyłeś. Bazylika świętego Mikołaja biskupa Pomni również jako księdza cię przyjęła. I tak przez ponad 3 lata kapłaństwa twoja droga posługi dla wiernych płynęła. Do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Muchówce jako proboszcz dopłynąłeś. I tutaj ponad 10 lat z błogosławieństwem Bożym pod swoją opiekę całą parafię wziąłeś. A potem trafiłeś do nas, do naszej pięknej rodziny. Już przez 15 lat dbasz o Kościół i opiekujesz się swoimi owieczkami, słuchając naszych trosk, radości i problemów, jak kochający ojciec. Zawsze jesteś z nami. Tak niedawno, po 3 lata w Mielcu, zostałeś obdarzony przez księdza biskupa godnością kanonika kapituły kolegiackiej. Przez to serca parafia wypełniają się dumą i radością. I oficerski stopień podporucznika Polskich Sił Zbrojnych od prezydenta Dudy otrzymałeś. Za postawę walecznego, pełnego wiary żołnierza. Za trudy w służbie, jakie znosić musiałeś. Dziś 40 lat mija, jak jesteś rybakiem serc ludzkich. Z ufnością przyjąłeś przed laty to zadanie. Ty prowadzisz nas drogą wiary, karmiąc Słowem Bożym, spełniając swoje kapłańskie powołanie. To piękny twój rubinowy jubileusz. Cała parafia z tobą świętuje. Za taką posługę kapłańską każdy z osobna serdecznie ci dziękuję. Za dobre słowo i ojcowskie rady. Za pełne miłości kapłańskie serce. Za wszystkie twoje w parafii działania. Przyjmij naszą modlitwę i kwiaty w podzięce. I te życzenia z serc płynące. Niech zdrowie i siła towarzyszą ci przez życie, a zdroje łask od Chrystusa i Jego Matki niech spłyną na ciebie obficie. Bo dzisiaj Pan niebo otwiera i błogosławi ciebie na dalsze lata posługi kapłańskiej, byś kiedyś spotkał Go w niebie. Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam w podziwie dla tego, który wszystko dał. Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam ja. Chcę być jak Ty. Moje serce, ręce.
ręce tak wyciągam w podziwie dla tego, który wszystko dał. Stoję dziś, stoję dziś. Księże proboszczu, w twojej postawie dostrzegamy cechy postaci świętych. Podobnie jak święty Franciszek, troszczysz się o budowę kościoła, tego duchowego, jak i materialnego. Jesteś hojny w dawaniu jak święty Mikołaj. Pomagasz potrzebującym, niczym brat Albert, i nie jesteś obojętny na krzywdę bliźniego. Jesteś rozmodlony i zatroskany o rozwój duchowy swoich parafian, jak święty proboszcz z Ars. Podobnie jak żołnierz święty Florian, nie dałeś się zmusić do odstępstwa od wiary w czasie, gdy odbywałeś służbę wojskową. Jak święty Józef, troszczysz się o całą rodzinę parafialną. Jak mówią księża wikariusze obecni i przeszli. Ksiądz proboszcz jest dla nas jak ojciec. Otacza nas opieką. Jest pracowity, pełen zapału, życzliwy i roztropny. Jesteś i do Boga, i do ludzi, i do tańca, i do różańca. Twoja osoba promienieje wrażliwością, ciepłem rodzinnym oraz skromnością. Zawsze potrafisz też podnieść nas na dół, gdy coś nie idzie po naszej myśli. Drogi jubilacie, księże proboszczu, mam zaszczyt przekazać ci życzenia płynące zza oceanu. Czcigodny księże proboszczu Ryszardzie, z ogromną radością i wzruszeniem świętujemy dzisiaj 40-lecie twojej święcej kapłańskiej. W imieniu klubu parafii Lubrzyna w Chicago składamy ci najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy wdzięczności i uznania. Dziękujemy Panu Bogu za dar twojego kapłaństwa. Serdecznie dziękujemy ci, księże, za wszystkie lata pracy duszpasterskiej w naszej rodzinnej parafii, od której jesteśmy daleko. Dbasz o naszą świątynię, stale ją upiększając i niosąc pomoc wielu parafianom w rozwiązywaniu różnych trudnych życiowych problemów. Chociaż jesteśmy na drugiej półkuli, sercem jesteśmy z wami. Polecamy cię, księże proboszczu, opiece Matki Najświętszej i patronowi naszej parafii, świętemu Mikołajowi. Niech Pan Bóg w swojej dobroci udzieli ci potrzebnych sił, byś mógł cieszyć się swoim kapłaństwem i dawać świadectwo życia poświęconego dla Boga. Za klub Maria Grześkowiak, prezes klubu.
cały dajesz się.